Siemanko, byczki. Troszeczkę tak, już z 15 minut siedzę i gram, tylko chciałem wam oszczędzić po prostu troszeczkę, nie? Chciałem wam troszeczkę oszczędzić oglądania tego, co robię, ponieważ po prostu sobie nabijam. Nabijam sobie procent, bo mam happy hour, także robię zanęty, robię inne pierdoły. Jak widzicie, na happy hour cały czas po 0,2 mi wpada, także aż szkoda tego nie robić, kurde. Problem tylko w tym, że już mam mniej kasy niż 8 godzin temu, jak graliśmy. Także witam, witam raz jeszcze wszystkich. Poczekamy jeszcze, aż się zejdziecie i lecimy łowić leszcze. No, ja zrobię tutaj, ile mogę zrobić, to zrobię i lecimy. Ale już generalnie w zanętach 10% wbiłem, także kurde, na tym happy hour to leci zajebiście. Aż nie wiem, czy nie kupię sobie premki na miesiąc, bo kurde, no bajeczna sprawa tak naprawdę. Chociaż na początek, no już te 5 dych wydam, ale powiem wam, że żeby rozwinąć te umiejętności, to happy hour to jest bajka. Już 12% z kawałkiem nabiłem. Fakt faktem, że to kurde w chuj kasy kosztuje, ale odrobi się, odrobi się. Ile zrobiłem? 48%, a dopiero miałem 34%. Na komarówce będziemy łowić, na komarówce. Kurde, mąka kukurydziana. Z chęcią bym do 50 bym nabił. Mąka kukurydziana, ile kosztuje? Mąka kukurydziana kosztuje 2. Kurde, to mąka kukurydziana jest tak naprawdę tańsza od tego grochu, który teraz używam, no ale nic. Jeszcze troszeczkę zrobimy tego. Do 50 wbiję i spadamy, żeby nie tracić czasu. Tylko ja dzisiaj na komarówce. Kurwa, twój, nie na komarówce, tylko na. A mucha patrzy, to w ogóle rozwijasz jakieś umiejętności w tej grze, czy tak niekoniecznie? I co, nie wbiłem 50. Kurde, brakuje mi 4 dziesiątych. Dobra, to ja sobie zrobię. Czekajcie, teraz wam pokażę, ile ja zanęty zrobiłem. Proszę bardzo. Wchodzę na zanęty i o, to są moje zanęty. Kurwunia. I teraz weźcie. Teraz muszę znaleźć to, co mi niepotrzebne, nie? Płatki owsiane. Dobra, czyli odtąd. Kurwa. Ekwipunek, zanęty. No i chuj, nie widzę zanęty. O, zanęty. Tak. Kurwa, zrobiłem zanęt dotąd. To jest wszystko do śmieci. 79 zanęt zrobiłem. Russian Fishing jest za darmo. Russian jest za darmo i
I tak, jest trudniejszy zdecydowanie od Fishing Planet i dłużej daje przyjemność z gry. Te zanęty były tylko po to, żeby wbić procent, wiesz? Także to były zanęty, gdzie wydałem hajs i one idą do śmietnika, bo się na nic nie nadają, ale chodzi o to, żeby nabijać procent. Jako, że mam happy hour, to bardzo fajnie wpada procent i to się opłaca. Dobra, a teraz robimy na leszcza, czyli tak, kasza jęczmienna, biały robak, jaglana i anyżowy. Kurwa, zapomnę. Jęczmienna, biały robak, jaglana, anyż. Dobra. Siema, ale leci z tych prezentów. Zaraz będę przeglądał, wiesz? Chcę jak najszybciej zrobić to, co mam tu do zrobienia i będziemy sobie tam gadać, będziemy sobie grać za sekundkę. Co ja mówiłem? Jęczmienna, kaszka. O! Kaszka jęczmienna, dobrze. Teraz robimy dodatki. Białe robaki były. Były białe robaki. Dodatki. Jaglana. Gdzie jest jaglana? Jaglana jest tutaj. I atraktorek potrzebujemy. Anyż. Kurwa, i wydałem już dzisiaj 400 monet na te zabawy. Siema. Siemaneczko. Dobra, zrobimy trochę tej zanęty na leszcza zrobimy. Nie dają łapek łobuzy? Kurwa. No to nie ma problemu, słuchajcie. To jest po to tutaj, żeby się bawić. Możecie sobie kombinować na różne sposoby. Ja robię gotowca i na gotowca łowię. Jak nie macie levelu, możecie tutaj sobie wymyślać. Ja łowiłem... Co spróbuj kurwa ponownie. Ja łowiłem wcześniej, jak nie miałem levela, to tak samo dodawałem. Dodawałem robaki, dodawałem ochotkę, dodawałem krakersy. Co, już się skończyło? Kurwa, to ile ja tego zrobiłem? Także słuchajcie, tu można naprawdę, to nie jest Fishing Planet, tutaj możecie kombinować. Tu możecie kombinować. Dobra, na leszcza mam. Czemu tu tak, kurde, ale zrobili, bez sensu to zrobić. Dobra, nie będę komentował w ogóle tego, co oni tutaj zrobili. Już chuj z tym. Ciasto z grochu jeszcze kupiłem sobie rzeczy, żeby robić. Także jeszcze tym sobie podbiję trochę i lecimy łowić. Tak, za chwilę, już przecież przed chwilą powiedziałem, że zobaczę, tylko chcę wykorzystać jak najszybciej to, co mam tu do zrobienia, to zrobić. I już wracam, idę do was na czat i sobie gramy normalnie. O, ciasto z grochu już za słabe jest, za dużo levela wbiłem. No ale w 20 minut powiem wam, że rozwinąłem sobie trochę umiejętności i kurczę, jest elegancko. No, także tak. Wszystkim łapkowiczom dziękuję. Oj, proszę, specjalnie dla was, tyk. O, to fajnie, troszkę zazdroszczę. Ja akurat jutro mam wolne, jadę do Gabryśki. Fajnie, jakby był śnieg, bo byśmy sobie poszli na jakiś miły spacer, kurczę, w śniegu. Kurde, nie wierzę, że to ciasto z grochu tak ładnie daje. Zaraz będę miał 60%. Cześć Dorota, siemaneczko Laki, no zapraszam o 22, nie ma problemu. Skończyło się, dobra.
Idziemy łowić ryby. Co tutaj już chłopaki mnie tutaj... No, ale zobaczę. Idziemy łowić leszczyki. W ogóle jak zaczynacie grać, to tu jest super opcja. Jest właśnie na krętym strumyku łowić jelce i uklejki. Bardzo dobrze płacą. O, no to ty masz fajnie, bo ja się budzę, patrzę za okno, a tu kurwa nic. A tu budowa domu u sąsiada dalej trwa sobie w najlepsze. Także proszę, o, wczoraj tutaj miałem 30 chyba 6%, dzisiaj już jest 50, tutaj już jest 60, także zajebiście to, jak jest te happy hour, to kurde kozacko leci. Zaraz będziemy mieli żaby i później będzie można pozyskiwać zaraz żywca. Jak będzie żywiec, to ja kupuję sobie wędkę i idę kurwa na żywca łowić. Dobra. Siema, jak konkurs? Nie wygrałeś, nie wygrałeś, jeszcze nikt nie wygrał, bo jeszcze go nie zrobiłem. Kurwa, zrobię, tylko wiecie co, mam wolny wtorek i we wtorek będę od rana siedział i będę ustawiał tego bota i w piątek sobie zaplanujemy ten konkurs i rozlosuję to konto, bo już mnie denerwujecie tymi pytaniami. Także rozlosuję to konto i nie będzie. Będzie spokój. Aj, mordeczki, mordeczki. Co ja bym wezwał? Ja bym bez was się nudził. Ja bym sobie grał na spokojnie, a tak to muszę kombinować. Tutaj największego bolenia złowiłem, także ja mam nadzieję, że tu poza tymi leszczykami... Zobaczymy w ogóle, czy tu będą leszczyki, ale... 10 metrów, klipsik i pod tą gałąź. Ostatnio tu brały. Ale czy będą brały dzisiaj, to tego nie wiem. Zobaczymy. Tak sobie tutaj machniemy i jak nie będą brały, to stąd się zawiniemy. No trudno. Ktoś chciał zanętę na leszcza. Kto tam chciał tą zanętę na leszcza? Bo zrobiłem parę, to mogę podesłać z jedną. Mucha patrzy. Ten gościu tutaj. Wbijaj do nas na czat. Zobacz, tu 9 osób siedzi. Wbijaj na czat i będzie. Co tu jest? Pierwszy leszczyk, proszę. A, bo jest happy hour, to po 2000. No i dobra. I łowimy, mam nadzieję. Bo wczoraj, powiem wam, na tym grodzie brały, ale tak kurde, tam się rzuca na 17 metrów. Jak weźmie większy, to trzeba powalczyć sporo. Gdzie odebrać grę? Hubert, wchodzisz sobie na Steama, słuchaj, bo to jest gra tylko na peceta. Więc albo sobie wchodzisz na Steama i wyszukujesz sobie w grach i po prostu instalujesz. Albo wchodzisz sobie na stronę russianfishing.pl i tam pobierasz klienta i instalujesz jako zewnętrzną grę. Także masz dwie opcje do wyboru. Ja gram osobiście na Steamie. Tutaj dużo ludzi narzeka na ludzi z Russian Fishing, na adminów. Także nie wiem, no nie mam z nimi kontaktu, tak jak mówię. Ja gram na wersji na Steama. Gra jest za friko i w związku z tym, że ona jest za friko, to polecam ci sprawdzić po prostu, jak ta gra wygląda, bo jak ja oglądałem, to mi się nie podobała u innych, a zagrałem i jak widzisz, siedzę i gram, kurczę. Co jest fajne, ja tutaj mam 20 poziom, 130 godzin.
Mam przegrane. W 130 godzin w Fishing Planet masz maksymalny level, jak masz premkę. Także i nie masz już co robić, bo masz wszystko zrobione i najlepsze sprzęty. Tutaj 130 godzin i mam dopiero jedną dobrą wędkę i dostałem ją od Mikołaja. Także tak. Zależy kto co lubi, zależy kto co lubi, nie? Ej, dobra, ja sobie w ogóle chciałem zobaczyć taką rzecz. O takiego leszczyka. Jak ja mogę go sfiletować? Nie no, musi przyjść Paweł, bo ja nie umiem filetować ryb. Musi przyjść człowiek, który mnie tu wszystkiego nauczył. O, leszczyk, dobra. Nie, jak będą takie małe leszczyki, jak będą brały, to spadamy stąd, bo to szkoda czasu. To połowimy sobie na komarze, albo pójdziemy na OB nawet. Bierze coś na tym krętym? No. Tak jak widać. Nie wiem, czy Nixon jest tutaj u nas. Dobra, czekajcie. A może trzeba tutaj dodać? Nie, tutaj nie. Mucha patrzy, jesteś? Czy cię nie ma? Bo tutaj chciałeś coś, ale widzę, że nie odzywa. A, jesteś tutaj, dobra, to już ci wysyłam tą zanętę. Chłopie. Wbijaj do nas na czat, także będzie fajnie. A tylko jedno mogę ci wysłać? Dwie porcje gotowe. Dwie porcje poszły do ciebie. Się, chyba mi się czacik zepsuł. Albo mi się czacik zepsuł, albo nic nie piszecie. O, no, kurde. Nie wiem, o chuj tu chodzi na tym YouTubie, wiecie co? Zacina mi się ten czat. Wy tu piszecie, a ja się patrzę i nie ma nic w ogóle na tym. Także zaraz ja sobie zrobię nowe okno, bo generalnie ten YouTube to mnie strasznie denerwuje. O, moment. Tyle mi tutaj uciekło wiadomości, że sekunda, ja muszę to nadrobić. Zaraz nadrobię, chłopaki. Sorry, ale ten czat, kurde, no działa tak jak... Premkę na rok masz kupione? Kurde, to grubo. Ile ty żeś się wykosztował ty na to premium na rok? 130 dolców, no to... No można, jak ktoś dużo w to gra, to można. Tylko jak skończy się premium, to mogę twój kanał w RF-ie zrobić. A to słuchaj, jak mi się skończy premka, to co, ten mój kanał w ogóle zostanie skasowany, czy jak? Fishing Planet 38 poziom, no to albo exp... Czekaj, albo expisz dalej. Czekajcie.
Ja pierdzielę, ile mi uciął ten YouTube. Wiecie co, zadawajcie pytania od nowa, bo ja tu będę musiał kurde, zatrzymać w ogóle grę, nie wiem na ile. Siema wszystkim, siemaneczku. Komu nie odpisałem, to najmocniej przepraszam, ale kurde, po prostu ten czat robi sobie co chce. TK87 się nazywa kanał tutaj w grze. Także jak coś, to zapraszam. Tak, Fishing Planet będzie grany dalej. Tylko mówię, no na razie mam tą premkę tutaj w Rusku i chciałbym ją wykorzystać, nie? Później będziemy sobie grać w Fishing Planet. Tam może nawet zrobię następne konto na rozlosowanko. Tak, Krystian. Pod N. O, widzisz. I widzisz. O, okej. Nóż do filetowania mam. Dziękuję bardzo, właśnie. O. Dziękuję ślicznie. O to mi chodziło. Myślałem, że trzeba na rybkę prawym. No zobaczymy. Powiem ci, że zastanawiam się nad tym Twitchem, bo wiesz co, Rafał gra na tym Twitchu i bardzo mi się podobają opcje, które Twitch daje, jeżeli chodzi o streama. Nie dość, że można wysyłać w mniejszej jakby tutaj bitrate, czyli w gorszej jakości, a obraz mam wrażenie jest lepszy. Także zobaczymy. Może się przeniesiemy. Będę wrzucał po prostu odcinki jakieś albo takie, wiecie, nagrywki na YouTube'a, a streamki będą na Twitchu. Ale to zobaczymy. Witam wszystkich. Dokładnie. Dobrze, Nikoks. TK, masz fajną zanętę na Leszcza? O, no dobrze. Proszę bardzo, tobie też wyślę. Zanęta. Ja mam tą zwykłą, nie wiem jakiej chcecie fajnej. Ja po prostu używam tą, która tam jest. Proszę bardzo, wypróbuj sobie tą moją. Znaczy tą moją, to nie jest moja, to jest dostępna w grze po prostu, nie? Musisz mieć premkę. I jak masz premkę, to wchodzisz do gry i pierwsza godzina gry i to jest happy hour, nie? Kamzi, wylatujesz. Sorry, ale lecisz. Dziękuję. Ale jakbyś chciał, to tutaj na dole, w prawym dolnym rogu masz kordy, także możesz sobie tutaj przyjść. Proszę bardzo. Wystarczy, że raz napiszesz. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu, dokładnie. Masz 5 minut przerwy. Cześć Piotrze, wiesz co, przypony nie mają znaczenia, ale ja używam dwudziestek. 20 cm te moje przypony miały. To jest kręty strumyczek. Darmowe, tylko że ostatnio tutaj mi wpadły dwa fajne leszczyki i dzisiaj stwierdziłem, że skoro i tak większość czasu zmarnowałem na happy hour, na craftingu, to żeby nie zmieniać łowiska, tam nie chodzić, to sobie tutaj właśnie chcę spróbować zobaczyć, jak tutaj biorą te ryby. No i na razie szału nie ma, także... No, premka jest gwarantowana, także jeżeli jeszcze nie dostałeś, to dostaniesz na pewno. No, mówiłem ci, że ten czat mi się zaciął i poprosiłem od nowa. Ale widzę, że ty piszesz cały czas po 5 razy, także sorry, ale za spam po prostu będzie 5 minut kary za każdym razem. Jak będziesz pisał tą samą wiadomość 5 razy.
Ja staram się na bieżąco odpisywać, tylko no, jak ktoś wrzuca mi 5 wiadomości, no to inne wiadomości uciekają tym samym do góry. Także sorka, ale 5 minutek masz przerwy od pisania, to poczekasz chwileczkę. Dokładnie, dokładnie, Piotrze, bo o to chodzi. Jeżeli łowisz inaczej, bez przewijania na przykład nie opłaca się na jesiotrze ekspić i zarabiać, bo cały jakby ten patent z jesiotrem polega na tym, że łowisz te parę minut i przewijasz, nie? Bo inaczej to nie ma sensu. No tak, dokładnie. Malutko, malutko. Słuchaj, chodzi tutaj o to, Kacper, że jeżeli bierzesz sobie zanęty, rozwijasz i na przykład masz to na pierwszym poziomie, tu jak masz punkty w ogóle, to pierwsze punkty wbij sobie w to, żeby mieć na maksa, to będziesz robił dobre zanęty. I tu masz na przykład składnik podstawowy i patrzysz sobie na tutaj, na bazę. Kasza manna, krakersy, drugi poziom. Kasza jęczmienna. I tu jakaś karma, nie wiem co to jest. I kupujesz sobie tak jak ja tutaj robiłem. Wchodzisz sobie w zanęty i to co tam miałeś w ostatnio odblokowanym bierzesz i wybierasz sobie tutaj na przykład jak masz tam 8% to robisz krakersy. I bierzesz sobie tego krakersa i kręcisz same krakersy. I później to wyrzucasz do śmietnika, nie? Chyba, że łowisz karasie, no to warto jeszcze tam dodać troszeczkę i te karasie łowić. Ale generalnie rozwijanie tych zanęt, nawet tak jak ja dzisiaj, to... O ty kurwa, znowu mi urwie. Urwie mnie od int, a nie, od ryb mi urwie. Także robisz samą bazę i wyrzucasz do śmietnika. No niestety na tym się traci trochę kasy, ale to i tak wychodzi taniej niż jakbyś chciał robić całą zanętę, nie? I wtedy dodawał dodatki, dodawał atraktor, to wtedy to kosztuje sporo. Na jesiotrach nie tracisz za skipa. No co ty, Dawidek? Dawideo, sorry. Nic nie płacisz za żadnego skipa. Na grunt załóż sobie haczyk 1.0 bezzadziorowy i małego żywca. I masz u mnie oczywiście na Emeralda, to masz filmik, także możesz sobie zerknąć dokładnie nawet w którym miejscu ja łowię, żeby to sprawnie ci szło. No, zaczynasz o 5 rano, łowisz o 5 i później przewijasz na 21, nie? Bo w ciągu dnia masz jakby karę i musisz jedną monetę płacić, a w nocy sobie przewijasz ile chcesz. Także tak, w tytule streamu jest. To Barto, jak nie masz neta w Orange od wczoraj, to dzwoń do nich. Bo jak nie będziesz dzwonił, nie będziesz zgłaszał problemu, no to wiesz, oni mają na to rybkę wywaloną. A jak dzwonisz... zależy gdzie Kemzi tego chcesz łowić tego leszcza. Ja tutaj łowię na 10 metrów. Chyba tak. No tak, tylko widzisz Barto, na 600 subów to ja nie wykręciłem tego konta, także dopiero ostatnio je wylewelowałem. A teraz mam problem, nie mogę ustawić tego. Nie mogę ustawić, jak to się nazywa, bota, żeby losowanie zrobił, no bo sam nie wylosuję. No mogę 600 kartek napisać i wylosować ze szklanej kuli, ale bota chcę ustawić. Tylko, że ten bot mi nie chce losować, skurwiel, nie wiem o co chodzi, ale umówiłem się tu z kolegą, co ogarnia bota i we wtorek mamy go ustawić i w piątek wylosujemy to konto. Słuchaj, na 30 poziomie i tak musisz kupić kajak, więc jeżeli masz kasy, to możesz kupić i na 15, tylko że na 15 go nie używasz, nie? Więc tak wygląda kajak.
że na 15 poziomie w Fishing Planet tego kajaka nie używasz. Dopiero potrzebujesz go na 31. Chyba. Jasne, Mateo. Mateo, patrz teraz, robisz tutaj. Drugie od prawej, ustawienia. I później jak ci się włączy ustawienia, to drugie od lewej strony. Język tutaj. I tu sobie klikasz. Przestawiasz sobie na polski i normalnie po polsku powinno być. Możesz i 35, możesz i 35, tylko chodzi o to, że... Ej, a mogę wybrać więcej ryb niż jedną? Jedną za koło, tylko dobra. Na 31 jak jedziesz na szczupaki, a nie masz tam, wiesz, nie masz tam żadnego jakby takiego pakietu, że masz mocniejsze wędki, no to po prostu z brzegu na Michigan strasznie wolno idzie, nie? Także ja polecam kajaczek i z kajaczka, czy weźmie ci ryba 5 kilo czy 30, to ją wyholujesz bez problemu. Widzisz. Hasło jest sprytne. Hasło jest takie. Hasło jest Fishing Planet na rusku. No, dokładnie. A... Lord, w ogóle pytałem się, czy jak mi się skończy premka, to co, to ten mój kanał się zablokuje, nie będzie można go używać? To wiesz co, zrób, wejdź sobie, o, płotkę złowiłem. Jak masz tylko rosyjski język na Steamie, to wejdź sobie tutaj w ustawienia Steama, na grę naciśnij, prawym, tam i tam we właściwościach sobie zmień, w której zakładce masz język i tam wybierz polski i ci się dociągnie po prostu. Mocne hasło, bo miałem wpisać Russian Fishing 4, ale wtedy by wszyscy wiedzieli jakie jest hasło, więc jak już zrobię hasło w Fishing Planet, pyk, 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 tutaj główka pracuje. Aha, no to zobaczymy, no. No to jak zniknie, no to niestety, to tam sobie najwyżej założymy jakieś inne kiedyś. Albo będziemy grać na Discordzie. Jest Discord, także to tak naprawdę nam niepotrzebne to konto, ale fajnie się gra ze znajomymi jakby na jednym, nie? A tu się odpala chyba, czekaj, hardcore się F9 odpala? Tak, F9, no. No to Mateo musisz zrobić tak jak mówiłem, że w Steamie sobie po prostu zmienić ustawienia języka. Nie, w nocy nie ma problemu. Jak przewijasz sobie w godzinach nocnych między 21 a 5, a 5, jak przewiniesz na 5, to już masz karę za przewijanie. Także najpóźniej do 4 możesz przewinąć i przed 5 znowu przewijasz na nockę i wtedy nic nie płacisz. Takie przewijanie jest za darmo. Siemaneczko, Budyń, w końcu jesteś, kurde, już kiedy ja cię ostatni raz tu widziałem? Już się martwiłem o ciebie. A gdzie, Kuba, siedzisz?
No ja też, ja dzisiaj właśnie przed streamkiem wbijałem, dlatego ustawiłem troszeczkę później, żebyście nie oglądali, jak klikam te zanęty. To wystartowałem troszkę streama później. A, no to... To nie wiem, jak widzisz, u mnie rybka idzie. Jakiś dużych nie ma, ale idą. Tylko oglądasz. Cześć, wędkarstwo. Ale ta rybka, myślałem, że rybka będzie więcej wbijała tutaj na Mexpa. Jakoś niekoniecznie chce. Co zrobić? Takie ryby tu żyją. Mam nadzieję, że na nocce to jakieś większe coś tutaj. O kurczę, a to dziwne. Tak, tak. Znaczy, no wiecie, jak zostawicie dzwoneczek, to wy wiecie po prostu, że nadaje później, nie? Chyba że śledzicie tam Discorda, jesteście na Discordzie, no to wtedy też na Discordzie, na tym kanale informacyjnym też jest powiadomienie, a... Że dzwoneczek to jest dla was. Wtedy macie wiadomość, czy gramy. Cały czas tyle samo, Budyń. Cały czas tyle samo. Jesteś ty, jest Lucky i David. Także jest was trzech chłopów. No, tylko na razie to nie ma co montować, bo... Bo ja nic nie nagrywam, wiesz? Kurde, brakuje mi czasu, tylko live'iki są. No tylko, sorry. Tylko wiesz, jeszcze jest drugi problem, żebyś ty mi zmontował filmik, to ja musiałbym ci ten film wysłać. I tu się robi problem. Bo to zajmuje po kilka giga, także... Zanim ja to wyślę, zanim ty to byś zrobił nawet... To mi zajdzie się tyle samo. To mi zajdzie się tyle samo tak naprawdę w zmontowaniu tego filmu. O, masz. Ale ładny żywiec. Aż żałuję, że jeszcze żywca nie mogę robić.
Nie przesyła powiadomień, o, no proszę. Ale to już, wiesz co, nie jesteś pierwszą osobą, która nie dostaje powiadomień o filmie. Bo już też ktoś mi pisał, że ma dzwoneczek, a nie dostaje od YouTube'a powiadomień. Wiesz co, no ja uważam, że na karpiu jest najlepiej. Anglia i karpiki, bo tam w godzinę, jak masz premkę, to w godzinę robisz, kurczę. Chociaż nie, ty mnie, nie wiem jaką masz siatkę. Ale no w godzinę 15 minut na karpiach da się zapełnić 500 kilo bez problemu. I za to masz prawie 60 tysięcy expa, także no ja polecam na karpiach. No już Kacper pisałeś. Zaraz Kacper też dostaniesz, kurczę, nagrodę 5 minut ciszy. Także no ja generalnie wbijam, jak coś, to wbijam level na karpiach. Jeszcze można bardzo dobrym. Aha, ale ty masz 59. Bardzo dobry jest jeszcze teraz Boliwia niby na tych sumach, ale mnie jakoś te sumy nie kręcą, nie? Ej, pytanie mam. Czerwone powiadomienia, ale te w grze, czy jak? Bo nie wiem, nie wiem, nie wiem, Szymek, o co idzie pytanie. Nie, spoko, spoko, Kacper. Ty jeszcze tam dajesz ludziom się wypowiedzieć, bo Kemzi to przesadził po prostu. Ale no te w grze, aha, te w grze, no to nie, to tak, to jest taki dźwięk tylko ostrzegawczy, że nie możesz mieć więcej wędek albo coś tam, nie? To ma specjalnie taki dźwięk tylko chyba, żeby zwrócić twoją uwagę. No jak we wtorek skonfiguruję tego bota, to też będzie inaczej, bo dużo pytań, to będę mógł wam po prostu komendę podać. Wpiszecie sobie komendę i dostaniecie, wiecie, gotowy link będzie wpadał na czat. To mam nadzieję, że ja to ogarnę, bo kurde, ja z takimi rzeczami, to wiecie, troszeczkę czasu potrzebuję. Nigdy tego nie używałem, mam nadzieję, że się uda. I takie pytania typu, gdzie łowić, jaki sprzęt, to będą po prostu od razu odnośniki do tego. No jutro zobaczymy. Jak coś, to się do ciebie odezwę. Ale jutro chyba nie, tylko właśnie we wtorek. We wtorek po prostu mam wolne, jutro będę u Gabi, więc na pewno jutro jakieś zakupy mamy i tak dalej w planie. Nie wiem, jak jutro będzie z czasem, nie? A mamy tu, widzę, jakiegoś wierszokletę, kurczę, na czacie. Nie, na Macu to szkoda tracić czasu, jak chcesz wbijać level. Na Macu jedyna dobra ryba to jest padżara do łowienia, ale to trzeba by tak zrobić, żeby szybko siatę, nie? Ja aż tak padżary nie mam obcykanej, także tam może być różnie, bo przez tyle czasu, co ty walczysz, kurde, z tą Arapejmą, jak ją złowisz, to daj pan spokój. Po streamku? A to tak szybko się robi generalnie, bo ja z tym walczę już któryś dzień i nie mogę tego zrobić. Lol. Chłopie, to dziewczynę sobie znajdź.
I jej tam wierszem pisz. Ja jestem zajęty, sorry, sorry Kacper. Nie, nie żeby coś, ale... Ale nie da rady. Jak 5 minut, jak ja już tu kurde się ostatnio męczyłem chyba ze 3 godziny i nie chcę mi zrobić losowania. A ty mi mówisz, że 5 minut. Hopie, nie dołuj mnie. Końskie, no. A no chyba, że tak, okej, no to ja przepraszam, przepraszam pana najmocniej. Aha, no, no to w tym może być różnica. To jeszcze musisz mi tylko napisać, ile taka przyjemność będzie kosztowała, słuchaj. Ale to jak nie będziesz spał, to możemy nawet dzisiaj spróbować to ustawić. Okej. Nie mam pytań, typ jest dobry. Typ ma dzisiaj fazę. Mam coś niewymiarowego? O panie. No, na razie fajnie te rybki tutaj idą. 0 zł to uczciwa cena. No, ja też tak uważam. Dopóki przychodów nie ma, to jest bardzo dobra cena. A tu tak można przybliżać? Po 3 miesiącach się dowiedziałem, że można mapę przybliżać. Także widzicie, u mnie to nie jest tak prosto. Ogarnąć Nightbota, jak ja po 3 miesiącach ogarnąłem, że można mapę przybliżyć. A, no. No to tak, no to na Macu tak. Faktycznie ta Rowana też jest dobra. Tam na Macu nawet ta kasa nie jest najgorsza, bo w godzinę można 60 tysięcy tam zrobić. To generalnie kasa to nie jest zła na Macu. Tylko problem jest z expem, że exp jest strasznie słaby. No to ci nie pykło ostatniego. Dlaczego akurat traktora? Tak, dokładnie, to jest kręty strumyk. Thank you.
Zapomniał, żebym wyłączyć dźwięki. Soreweczka. Mam nadzieję, że nikomu tam uszy nie pękły od tego. No tak, tak. Za takiego 70 coś dostałem 19 tysięcy z premką expa. Także na pojedynczej rybie to tak. To te sumy to w ogóle nie mają przebicia, nie? Tylko jeszcze jest kwestia po prostu tego, jak tam je szybko łowisz, no bo no, mi te sumy się takie za bardzo nie kręcą mnie, także oż ty kurdu, wypadł. Jakoś mnie te sumy nie kręcą za mocno. Ja tam z tydzień, dwa pobyłem sobie na tej Boliwii i tyle. Wolę karpie łowić, powiem ci szczerze. One są mniejsze, dają mniej expa. Dają podobną kasę, ale jakoś tak jest miło. Wiesz co, to jest jakaś tam... chuj wie, Mantis coś tam, nie wiem co to jest. Jaka to firma jest. No dobra, dobra Kacper, to czekamy na ciebie. A, no tak, tak, okej, okay, sorry. No, generalnie sumy są, kurczę, najmniej płatnymi rybami, nie? W tej grze. Dopiero właśnie na tym maku te sumy to są takie, że ten hajs się zgadza. O, jest 35 osób, także dziękuję za obecność dzisiaj. No jakoś tutaj aktywna ekipka jest i bardzo fajnie. Te 30 osób się często zdarza. Także miło, że wam się podoba. No, chyba na Discordzie gadaliśmy, tak mi się wydaje przynajmniej. Na początku siedziałeś na Discordzie. No nie, nie, jutro dam ci odpocząć, żebyś się z najlepszych tekstów nie wystrzelał. Także jutro... Uuu, co, kurwa? Co ja złowiłem? Co za grzmot? Dwa i siedem i tak, kurde, go bujało? Dajcie spokój. No to może cię nie słyszałem w takim razie.
Wiesz co? To zależy. Tutaj na przykład biorą na czosnek, widzę bardzo fajnie. Na komarówce ostatnio brały bardzo fajnie na ciasto z grochu. Ciasto z grochu i na pęczak na komarze bardzo fajnie brały. Także ja generalnie używam ciasto z grochu, ciasto czosnkowe, ciasto twarogowe i do tego jeszcze właśnie pęczak, jak łowię leszczyki. I raz bierze lepiej na to, raz bierze na to. No, do zobaczonka, trzymaj się. Także zazwyczaj wybieram z tych czterech przynęt tutaj. No, jak masz mikrofon, to wiesz, przez internet możesz sobie zawsze ustawić w tych trybach, że będziesz, kurde, miał radiowy głos, to nie ma problemu. No tak może się zdarzyć. No mi jeszcze karp na pęczak nie wziął, ale może się trafić, wiadomo. To tylko ryby są. Podpłynęło mu pod gębę, to wziął, nie? O, coś ładniejszego może być. Taki z 2 kilo może mieć. Powiem wam, że tutaj lepiej idzie niż na komarze wczoraj. Już jest 52 ryby. Tutaj, tutaj. Ja zmarnowałem. Zmarnowałem takiego ładnego leszcza. Jeszcze coś tutaj mam. Szkoda, że nie ma tutaj opcji, kurczę, segregowania tych ryb. Wydawało mi się, że jeszcze była gdzieś i jeszcze jeden był, ale okej. Okay. Może i nie. Ocie, panie. To nie, to ja jeszcze szczupaka nigdy na kukuł nie złowiłem. A okej, okay. Ale to widziałem, to właśnie taką opcję widziałem, że tam można sobie ustawiać jakieś takie mini gierki w tym bocie. Że tam albo ryby widziałem, albo puszki można, to znaczy tam chyba generalnie możesz ustawić co chcesz, nie? Ale to też byłaby...
No to zobaczymy, widzisz, ty już jakieś kurde zaawansowane rzeczy robisz, a później kto mi to ogarnie? Ciebie nie będzie, a ja nie będę umiał bota ustawić, kurde. Hopie, hopie. No ale chyba bot będzie tutaj za Kacpra robił. Jak Kacpra nie będzie, to bot będzie wiersze. Ryby układał, jakiegoś Mickiewicz bota tu wrzucimy. O, a ja myślałem, że było branie. A tutaj w tym miejscu bolenia, pod to drzewo, jak rzucałem spinningiem, to bolenia dorwałem. 400 chyba miał ten boleń. No możemy, bo słuchaj, jak Laki, czy tam ty będziesz miał czas po streamku, to zapraszam was obu na Discorda i nie ma problemu. To możemy pokombinować nawet dzisiaj, bo ja dopiero jutro muszę być... Rano jadę co prawda do sklepu, ale później jadę do Gabi dopiero na 10 mniej więcej, to dzisiaj po streamku możemy chwilę jeszcze posiedzieć i ogarnąć ten temat. Jeżeli mówisz, że to jest takie łatwe, to chętnie. No wiesz, jak będziesz coś działo na czacie, no to wy też będziecie mieli co robić, nie? Bo ja tam u jakiegoś youtubera widziałem, że on chyba puszki zbiera, właśnie w tym bocie ma ustawione i ma takie mini gierki, że tam jakieś zakłady, jakiś hazard, czy jakieś napady na bank, coś tam jest, jakieś, ale coś takiego. Także całkiem spoko. Nie wiem, z czym to się je, jak to wygląda, ale coś takiego właśnie widziałem i nawet sam chwilę w to grałem. W te zbieranie, czy tam jakieś napady i takie, wiecie. Nie wiem jak to działa, ale widziałem, że coś tam kombinują chłopaki, żeby urozmaicić te czaty. Ale mi najbardziej mi zależy, no nawet wcześniej, no chyba wcześniej skończymy, tak myślę maksymalnie do pierwszej standardowo. Mi najbardziej zależy na tym, żeby tam sobie ustawić te komendy typu, wiecie, gdzie levelować od poziomu, nie wiem, 10 do 30 i żeby za każdym razem nie szukać w tych moich filmach filmiku, tylko po prostu, nie wiem, ktoś, wpiszemy wykrzyknik, tak, Emerald i link do filmu się podeśle po prostu, nie? Bo jakby te gry to tam pół bidy, ale bardziej mi chodzi o te odnośniki do filmów, kurczę, żeby były. No to tam. Wydaje mi się, że to trudne nie jest, ale. Ale na razie jeszcze tego nie próbowałem. Chciałem zrobić to losowanie wam w tym bocie i on nie chce mi zrobić tego losowania, skurwiel mały. Ponawiam pytanie, jaki masz klip? A, 10, 10 metrów. I tak mniej więcej tutaj w tą głębszą część celuje, nie? No trzymaj się Kacper, do zobaczenia. Tak, wbiłem. No, musisz, właśnie jeszcze to musimy dogadać. Czy wszyscy subskrybenci mają brać udział w losowaniu, czy na przykład osoby z live'a, nie? O, nie, nie. Tak to budyń nie zrobimy, bo ja tu mam taką widownię, że ja nie mogę zaryzykować. Nie, no spoko. Coś pokombinujemy.
Siemaneczko. Wylosujesz osobę, która wygra i ma prywatne. A co znaczy prywatne suby? Lub nie ma suba, to skip. Znaczy nie, no mi bardziej chodzi, czy osoby, które są na live, gdzie będziemy losować, czy na przykład ustawić wszystkie osoby, żeby brały, wiesz, udział z jakby, które subskrybują kanał, nie? Na tej zasadzie. Oj, ładny bolek to może być. Zobaczmy. No. No dawaj tego bolka tu, kurwa. Opie! O masz, za 10 cm zabraknie, już go nie wyciągnie, no. No ładny łyknął, ze 2 kilo będzie miał. A to kleń w ogóle, okej. Okay. Nie no, ja to się znam na rybach. Ja łowię, to wiem. O kurde, to zobaczę, ja tu nawet nie muszę zwijać, ja tu rzucam i jest ryba. Jakaś dobra pogoda chyba. No, dobra, no to tak wstępnie jesteśmy umówieni, nie? No, tu też siedzi jakiś cichacz. O, ale happy hour się skończyło. O no. Także jeszcze połowimy, nie ma happy hour, to połowimy chwilę leszcza i chyba idziemy na prezenty, nie? Spróbujemy wyłowić te dwa brakujące. Albo w sumie to, wiecie co, zostaniemy chyba na leszczyku. Zobaczymy, ile za siatę leszcza tu się dostanie hajsu. O kurde, muszę lepszy nóż kupić, bo widzę, że ten to... Tylko lepszy nóż prawie 1000 monet kosztował. A w co ty tam grasz teraz obecnie? Ty tu nie ma sensu w ogóle. Co ten spinning tu wyprawia? Ma kolejny klenik. Nie, to okoń. Wiem. Znam się na rybach. Prezenty się łowi na komarówce. Do 11 masz czas. I uważam, że warto, bo masz 100%, że z któregoś prezentu wypadnie ci konto premium. Także mi wypadło konto premium na 7 dni. 3, 4 albo 7 wypada. I masz 100%, że któryś dostaniesz. Także warto te prezenty połowić. Na baciki trzeba łowić. I według mnie bardzo fajna opcja. O, Bombel, siemaneczko. Nie mam sprzętu, wiesz, na Quarry. Nie z tymi moimi sprzętami, niestety, nie. Muszę nabić 22 level i wtedy będę mógł używać już takich porządniejszych. Nie, tylko na spin, kurwa, tylko na baciki. To możesz nawet na tą, wiesz, na tą wędkę bambusową tam łowić bez problemu. No tak. Nie, generalnie większość jest, wiesz, ja dostałem czekoladę, dostałem piwo, dostałem lemoniadę, jakieś takie gówna, ale
masz 100%, że jak złowisz te wszystkie prezenty, to w jednym z nich masz premkę, nie? Minimum 3 dni, maksimum 7. Mi się udało wylosować 7. Także całkiem spoko. I teraz zostały mi tylko dwa prezenty, które na premce można wyłowić, ale to już sobie... To już sobie tam wyłowię może je poza live'em, nie? Dobra, dobra, to bądź tam na Discordzie, to zrobimy. Nie ma sensu czego robić, Olsen? Siemaneczko, siemaneczko, Kill i Marcel, witam również. Sorry, nie zauważyłem wcześniej. Dobrze, że poprawiasz, bo tutaj tyle ludzi. O, urwał się jebaniec. A, nie no, no to jak... No nie wiem, powiem ci, że jestem zadowolony. Ja dostałem tą premkę, dostałem jakiś tam... A, kołowrotka, kurwa, nie zamknąłem. Brawo, Tomasz. Ale jest ryba, dobrze. Dla samej premki myślę, że warto chwilę poświęcić. Szczególnie, że i tak tam, wiesz... Ciągle łowisz te ryby, to tak naprawdę chwilę posiedzieć, złowić te parę prezentów, to znaczy chwilę, no tam kilka godzin się w sumie zeszło tą chwilę. Ale 7 dni premki to jest spoko, spoko prezencik. Widziałem 7 dni premki kosztuje no 6 dolców, ale teraz jest, pamiętajcie, chyba do dzisiaj jest, a nie, już skończyła się promocja. Także 6 dolarów kosztuje, no to kurde, zawsze masz te około 30 zł w kieszeni, no to dlaczego by nie? Siemaneczko Filip, witam. Uuu, panie, no to ładnie. No to ja na pewno wyłowię te prezenty. Z moim szczęściem to tam nic nie wypadnie, ale... Ale może... Wiecie, jak nie złowię, to na pewno nic nie wypadnie, a jak... A jak będą, to jest zawsze szansa na jakiś fajny prezencik. Bo widziałem, że na przykład ludzie też dostawali tam jakieś paczki woblerów, także... Też w sumie spoko opcja, bo ta paczka woblerów tam jak patrzyli to około 5, czekaj, około 350 monet, chyba coś takiego kosztowała. To też spoko opcja dostać, kurde, zestaw woblerów, nie? No, wiesz co, ja ci powiem, że tutaj ja mam... Jak na tą grę, to ja mam naprawdę mocny komputer, ale ona jest tak źle zoptymalizowana, że tutaj Ryzen 5, ten 3600, mam 6 rdzeni po 4200 teraz mam ustawione i karta graficzna RTX 2070 i on wariuje w tej grze. On tutaj, kurde, Cyberpunk na ultra się odpala, a Russian Phishing muszę zmniejszać. Na Russian Phishing, słuchaj, ja nawet nie mam tutaj maksymalnych wymagań ustawionych. Także tak ta gra działa, że Cyberpunk działa na ultra, a Russian Phishing nie. Także tak to wygląda. Na konsoli nie ma niestety.
ta gra nie ma szansy ruszyć na konsoli. Jak ona na komputerze jest tak dziadowo zrobiona, to daj spokój. Na konsoli to w życiu nie odpali. No, no to kurde, możesz dzikus bez problemu tam wyłowić, nie? Wiesz co, Kamil, to zależy. Zależy, co lubisz. Jak lubisz łatwą grę, to Fishing Planet. Jak lubisz, żeby gra była jak troszeczkę wyzwaniem, to bardzo fajnie się sprawdza Rusek. No ja tutaj w Rusku mam, chyba dzisiaj mówiłem, 130 godzin i dopiero dobijam 20 poziom. Tylko bez premki gram bez tego. Tak się bawię tą grą, nie? Także 21 poziom dobijam i to też dużo mi dała ta premka. Happy hour wczoraj, happy hour dzisiaj. A w Fishing Planet, jak kupisz sobie premium, to 130 godzin to już jest, masz maksymalny level, masz wszystkie rzeczy kupione. Bez problemu. A tutaj ciągle jestem, kurde, na początku drogi po 130 godzinach. Także zależy kto co lubi, nie? O, a to o tym nie słyszałem, Kuba. O tej stronce. To na jakiej zasadzie to działa? No, Marcel, jak grasz na konsoli, to nie możesz grać w Russian Fishing, więc tutaj porównanie powiem ci dość kiepskie. To tak jakby się wypowiadała osoba, co jest lepsze, PlayStation czy Xboxa, i pisze, że lepszy jest komputer, bo nie ma konsoli, nie? Wiesz co, no jest troszkę tych gier. Fishing, tylko że to są gry darmowe dwie, nie? Tutaj nie musisz wydać złotówki, tylko wtedy, no wiadomo, wtedy troszeczkę więcej czasu trzeba poświęcić. Jeżeli o Fishing Planet chodzi, to ja tam tylko bym ewentualnie polecał kupić premkę, ale nawet i bez premki bardzo szybko idzie i bardzo przyjemnie się gra. W Rusku jest troszeczkę gorzej bez tej premki. Aczkolwiek też nie zamierzam sobie kupić. Dlatego jak najbardziej tutaj teraz będziemy grać po prostu w Ruska, bo chcę wykorzystać tą darmową, którą dostałem z prezentu. No i tych gierek jest trochę. Tylko powiem ci szczerze, że jak mam zapłacić za jakąś tam grę stówkę czy 120 zł wędkarską, która mi się nie podoba graficznie. No to nie ogrywam tych gierek, bo jest jakiś tam Professional Fishing, jest Carp coś tam chyba. No taka niedawno wyszła ta gierka dość, ale nawet nie pamiętam tytułu, ale po prostu ona jest tak podobna do Eurofishing i tak dalej, bo to jest jeden wydawca i to jest na zasadzie FIFA, nie? Masz cztery tytuły. I jeden wydawca i każda gra wygląda praktycznie tak samo. Także ja tam nie wydaję w to hajsu. A, no to właśnie, Marcel, widzisz, tu jest z Russian Fishing jest ten problem, że jak oglądasz, to ja też tak miałem. Jak oglądałem w internecie, to mówię, nie, kurde, to jakieś takie drętwe. Ten pasek na dole jakiś taki z dupy mi się nie podoba. Ten właśnie, co teraz jak złowiłem rybę. Mówię, jakoś mnie to nie przekonuje, ale właśnie przez to, że się pytaliście, która gra lepsza, odpaliłem sobie tego Ruska, no i powiem ci, że kurde, świetnie się bawię w tej grze.
I nie tylko jest moje odczucie. Chłopaki, jak odpaliłem pierwszy raz Ruska na streamku, pograłem na streamka i zainstalowało sobie parę osób i siedzą cały czas, kurczę. Siedzą cały czas i grają właśnie w Ruska. Zostawili Fishing Planet i grają w Ruska. Nie, no właśnie Rusek jest za darmo, tak jak Fishing Planet, nie? Chociaż dużo osób na tego Ruska narzeka, że kiedyś był dużo fajniejszy, że teraz właśnie idą trochę na kasę w Rusku, że wiesz, zwiększają cały czas, że ryby słabiej biorą, że rzeczy są droższe i tak dalej. Że właśnie liczą na to, że przez to, że podnoszą jakby poziom trudności, no to ludzie będą, wiesz, będą wykładać hajs na premki czy coś tam, bo tutaj... Tutaj na przykład możesz sobie wejść do sklepu. Aha, dobra, sklepu nie pokażę, ale możesz wejść do sklepu i sobie kupić każdy sprzęt za monety złote, a monety złote za złotówki, nie? To znaczy w tym przypadku, no, za dolary tutaj, no ale to wiadomo. Przeliczysz na złotóweczki i masz, nie? W Fishing Planet tego nie ma. W Fishing Planet możesz kupić pakiety, które są tak naprawdę do niczego. Ale możesz kupić, no. A tutaj możesz każdą pojedynczą rzecz możesz sobie kupić po prostu za prawdziwe pieniądze i troszkę chyba chłopakom tutaj od Rashiana faktycznie za dużo by chcieli zarobić i... Ale co zrobić, nie? Kurde, z pamięci to ci nie powiem, jaki to jest spot na Komarówce. A łowiłem tam karasie. O, patrz. Cześć, Patryk, siemaneczko. Tak, tak. No, mi na przykład dużo rzeczy się podoba, takich właśnie drobiazgów, słuchaj, Kamil, w Rusku. Typu, że... czekaj, wyciągnę tylko tą rybę, nie? Taki mały boluś, ale spoko. Mi się na przykład podoba, że jak masz tą wędkę, możesz, nie wiem, otworzyć kabłąk, zamknąć kabłąk, podciągnąć tą żyłeczkę, wiesz, takie pierdółki, ale na przykład Fishing Planet stawiasz ją na stojak i on ci naciąga żyłkę maksymalnie, nie? A może ja bym chciał mieć luz, żeby ta ryba nie czuła ciężarka i tak dalej. Tu takie rzeczy możesz robić, nie? Tu jak łowisz karpia, możesz sobie otworzyć kołowrotek i kurde, widzisz, że ci wyjeżdża ta żyłka. Także tak, takie no delikatne rzeczy, nie? Wiadomo, każdy lubi co innego, także jednemu to się będzie podobało, drugiemu to się nie będzie podobało. Ale mówię, gierka za darmo, warto spróbować się pobawić, bo mi się podoba. To zależy, Marcel, to zależy. Gdzie ta ryba poleciała? No, a propos tych takich bardziej, o, a propos takich bardziej realnych rzeczy. Także tak, to jest troszeczkę bardziej symulator, nie wiem, taki, o, lepszy. Jakby oni się połączyli z Fishing Planet i zrobili jedną grę, to byłoby kozak. Troszkę przejebany jest tutaj ten rozwój tej postaci, jakby, że uczenie się zanęć i tak dalej, to kosztuje pieniędzy, ale no oni jakby przez to, że jest tyle rzeczy zrobionych, to jest też mi się to podoba, a z jednej strony no troszeczkę też chłopaki lecą właśnie, żeby wiesz, kupujesz premkę, to masz większy procent, wiadomo, i tak dalej, tylko no ta cena jest po prostu spora, nie? Ale to już mówię. No mówię, warto spróbować. Dobrej nocy, Doroto. Dobrej nocy. Także Marcel, w
Fishing Planet warto jest odwiedzić każde łowisko według mnie. Tylko, że nie spodziewaj się, że na Rosji nabijesz jakoś kozacko expa i kozacko zarobisz, bo są lepsze akweny. Ale warto pojechać, warto sobie złowić tam dużego suma. Warto właśnie bolenia połowić sobie. Na karpia można na Rosji zasiąść, białugę wyłowić. Średnio to się opłaca, jakby przeliczając kasę i exp na godzinę, ale no nie stracisz. Na Rosji nie stracisz. No, chcieli dać Fishing Planet, chcieli dać Brazylię w tym roku jeszcze, ale coś im nie wyszło. Także mam nadzieję, że dodadzą ją jakoś na początku. Mam nadzieję, że do marca już dadzą. No niestety jasny, to jest taki chyba najgorszy czas w Fishing Planet, że tak naprawdę od 21, no to do 30 jesteś skazany na emeralda albo na skalny. Nie polecam iść na żadne falcony, na Evergladesy, bo to się z ekonomicznego punktu widzenia dla mnie to się zupełnie nie opłaca. Jak napiszesz tam w grze albo na forum, to ci dużo ludzi to podpowie, żebyś tak zrobił, ale jak dla mnie to jest tracenie czasu i kasy. Emerald wychodzi najszybciej, to jest... Jak ja expiłem, to siedziałem na emeraldzie i to... Tam łowisz rybę za rybą i przeliczając na godzinę wychodzi najlepszy exp i najlepsza kasa. No tylko, że można pawia puścić, nie? No, na przykład podbierak właśnie też, ale to są właśnie takie, wiesz, to są takie drobiazgi, które mogą się podobać. Jednym przeszkadzają, innym nie przeszkadzają, nie? Siemano, Aaron. No, jak ty masz tam 40 któryś poziom, no to ja bym tylko na delcie i jesiotra tłukł. Nic innego bym nie łowił. Alaska fajne łowisko, ale Alaska jest tak samo jak Rosja. Tam coś zarobisz, coś przylewelujesz, ale to bez szału, nie? No, u mnie jest 37, także kurczę, powiem wam, że jestem mega zadowolony. Jest godzina 23 prawie, także kozacko, 36 lat, a nie, 31 teraz osób. To tak dziwnie. W statystykach pokazuje mi 37, na górze pokazuje mi 31, ale nieważne. I tak jest zajebiście. Także dzięki, wielkie dzięki. Duża piąteczka dla was. Teraz mam dwie kamery, to kurde, nie wiem, do której piąteczkę przybijać. Takie rzeczy tu się porobiły. O, jeszcze sobie czat wyłączyłem, zajebiście. Nie mam czatu, także sekundę, bo sobie wyłączyłem czat. No, tak jak masz 42, no to ciśniesz. Dzisiaj chyba Stok wygrał, wiesz? I w ogóle objął prowadzenie w całym konkursie czterech skoczni, jeżeli się nie mylę. Bo ja to w robocie byłem, ale tak w radio mi mignęło chyba w wiadomościach. No śmiało. Dla mnie rewelacja to, co piszesz. Sam bym opierdzielił taką kulę kokosową. Lubię Raffaello. Na czosnek tutaj. Teraz wszystkie wędki mam na czosnek. Ja się zesrałem. Ja rozmrażam mysz na tym. Rozmrażam mysz na kaloryferze dla węża. Muszę go nakarmić dzisiaj. Także jak Kuba by się złapał tą mysz w domu, to możesz mi ją przynieść. To ja taką z chęcią podaruję wężowi taką normalną myszkę. Nikox na tym. Na czosnek. Czosnek tutaj mam na tym fiderku.
O, no to chłopaki elegancko pocisnęli. To ładnie, ale by kozacko by było jakby max level w rusku, nie wiem. Nie mam pojęcia, jaki jest maksymalny level. Widziałem dzisiaj gościa na YouTube, jakiś tam filmik wrzucił, jakiś rusek miał 47. I to był chyba najwyższy level, jaki widziałem. Ale nie jest to maksymalny. O, no to ładnie, ładnie. No ja właśnie zarabiam. Muszę wbić 22 level i sobie kupię kołowrotek, bo na razie mam jeden taki od Mikołaja i drugi taki chcę sobie kupić do 15,5 kg. Tylko muszę level nabić, bo dostałem prezent od Mikołaja. No ja zdechłą, bo byłem w sklepie, ale nie dało się kupić żywej, bo u mnie w zoologicznym nie mają teraz. Przez to, że ten sklepy są pozamykane, to nie mają żywych zwierząt, tylko rybki można kupić u nich. Więc musiałem kupić, kurczę, mrożoną mysz. Kurwa. Aż kolczyk nie chce mi dać wypowiedzieć ży. Wątpię, wiesz co? Wątpię, żeby dodawali w Europie jakieś akweny. Przynajmniej na razie nie ma takiego. To kupiłeś sobie, czy kolega ci wysłał? Bo to różnica. No i tak. Wątpię, żeby dali w Europie, bo teraz mają robić jakby Amerykę. Tak jak tą cały czas Amazonkę mają cisnąć, tak? Czyli była Peru, znaczy czekaj, było Maku Maku, dali teraz, kurwa, co oni teraz dali? Było Maku Maku, teraz Maron River teraz dali i teraz ma być jakieś łowisko z Brazylii. Miało być jeszcze w tym roku, ale zapowiedzi nie ma, cisza totalna, także będzie, mam nadzieję. W sensie miało być w 2020, więc tak stawiam, że przed marcem gdzieś dadzą nowe łowisko. A, okej. A co, Kamil, potrzebujesz w rusku? Jak jakąś zanętę czy jakieś ciasto, to mogę ci podesłać. Kołowrotki teraz zmienili, że tylko te kupione za złoto można wysłać. Także ja za złoto tu nie mam nic kupione. Ale jak jakieś robaczki, jakieś takie pierdółki, to mogę ci podesłać jeszcze przez 7 dni. Na resztę musisz niestety zarobić. Tak, w realu też łowię ryby. To też sobie, kurde, ustawię. Jak zrobimy tego bota, to sobie te odpowiedzi na takie pytania, które za każdym razem... No wiem, taki na 19 kilo. FD420, takie fidery sobie kupię. Tylko na razie jeszcze... Na razie nie kupuję, bo i tak nie mogę... Nie mam z czym ich używać, nie? No to zapraszam tutaj na nasz ten TK87, hasło Fishing Planet z dużych liter, także wbijaj na czat i jak tutaj napiszesz, to ci zaraz podeślę. No pewnie tak, bo to takie polecane wędki są, nie? No spoko, spoko. Ale to jest pewnie to samo. One tam 400 coś monet kosztują.
Kacper 167, ale to i tak musisz wejść tutaj na czat, bo. Bo nawet cię tutaj nie mam. Także zapraszam na czacik. Kawałków ryb i rosuły to akurat mam malutko, ale. Ale robię. Tutaj produkcja cały czas trwa. Na bieżąco coś tutaj próbuję zrobić, nie? Przerabiam. No to samo. To jak cena się zgadza, to tak, to będzie to samo. No spoko, jutro też będę to, nie ma problemu. Napisałem, bo ciężko zapamiętać. Długie, trudne, także skopiuj sobie. I zapraszamy. No, na razie, trzymaj się. Tak jak wyżej napisałem. Jutro Warzone'a pobierasz. Dobrze, dobrze. Z konkurencyjnej gry FP po prostu hasło jest. TK87 jest czat. O, tak jak tutaj. TK87. Też napiszę. O, całą wiadomość macie. No, słuchaj, ja ci mogę podesłać ciasto. Tylko problem jest taki, że jak ci pieprznie na to ryba. Jak ci pieprznie ryba, to ci połamie wędkę, także nie wiem, czy koniecznie chcesz to ciasto. Także kwestia tego, jaki masz jeszcze sprzęt, nie? Na początku to biały robaczek, czerwony robaczek, kuleczka chleba i lecisz, i łowisz. I polecam kulki chleba robić, bo rozwijasz sobie umiejętność, żeby później pęczak sobie zrobić i tak dalej, nie? Twoja stara to kopara, także proszę zmienić nick albo lecisz z kanału. Nie jest to ani śmieszne, ani nic, także zaimponować takim nickiem nie zaimponujesz. O, no to ty to elegancko, 18 level. I co chcesz, Kamil, łowić, żebym ci podesłał dobry ten? Na leszczykach siedzisz, czy jak? A, no to niestety tutaj. O, to tam wiesz, to i tak musisz sobie, kurczę, i tak musisz sobie rozwijać.
Czosnku ci troszeczkę podesłałem i tego drugiego grochu, to dobre są, na leszczyka są naprawdę spoko. No, spoczko, spoczko, proszę bardzo. Węgorz spoko, za węgorza ładny zarobek jest i ładny exp, tylko kurde, nie wiem. Mi nie siadał w ogóle ten węgorzyk. No, ja polecam, tylko trzeba uważać. Trzeba uważać, żeby nie wciągnęło za mocno. Jak wrzucam reklamę, to mi wyłącza mikrofon. Coś tutaj mi się poprzestawiało. Muszę sobie sprawdzić. Znaczy reklamę. Suba i lajeczka. Ja największego złowiłem, wiesz co? Zaraz sobie zerknę. Największego loszczyka złowiłem na ciasto twarogowe. 400 na razie największy wszedł. Dobra, ja tu jeszcze mam coś na jakiegoś filecika, czy na razie wszystko przerobiłem. Wszystko na razie wyfiletowane. Ale przestały brać, widzicie? Tutaj czosnek mam pozakładany i na razie cisza się robi. Poprzednia niocka była bardzo spoko. Spróbuję założyć tutaj pęczaku trochę. Zobaczymy. Na mapie jestem tutaj. Tak to wygląda. I rzucam w tą głębszą część. Na węgorza. No właśnie, wiesz co, z tym węgorzem tu na którymś streamku byliśmy i miałem problem, że tam też bierze amur i karpik, także problem był z tym, że na tych moich słabych wędkach jak wziął taki karpik 5 kilo, to 20 minut, nie? Kurde, holowania tej ryby. Jak widzicie, pęczaczek też jest spoko. Pierwsza ryba na pęczak już siedzi.
Trzeba testować, wiecie, jak jednej nocki bierze wam na czosnek, drugiej nie bierze, to trzeba kombinować. Zmienić na jednej wełce, wiecie, i sprawdzić po prostu, nie? Tutaj na pęczaczek jeszcze nie łowiłem, ale jak widać tutaj, o. Maluszek, bo maluszek, ale na kawałek ryby będzie. No, na kawałki ryby mi nie brał, wiesz? Właśnie stałem tam, miałem na trzy wędki i złowiłem 4 czy 5 węgorzy i wszystkie na rosówkę. A jeszcze chyba jestem za słaby, nie? Bo tu chyba zanęty takiej gotowca to nie ma. Muszę trochę zarobić, bo na razie więcej wydałem. O, i Bodzio też zaczynasz wróżka. No i spoko, i się o to chodzi, o to chodzi. Największy miał... Kurde, największy miał chyba 1,5 kilo. No, 1,4 kg miał największy węgorzyk. Ale zobacz, kilo 400 i za niego 8000 expa było. Także nie za duży, a naprawdę. I było za niego bodajże 20 monet? Nie chcę teraz, musiałbym wejść na streamka, ale jakoś, kurczę, nie dość, że duży exp, to jeszcze bardzo fajna kasa za te węgorze jest. Tylko mówię, tam łowiliśmy to, 4 wyciągnąłem. Do tego wpadł jakiś amur, wpadł karpik i kurde, jeszcze ze 4 czy 5 razy to w ogóle wyłączałem grę, bo zestaw poszedłby w diabły, nie? Bo nie byłem w stanie wyciągnąć ryby. Widzę dzisiaj pęczaczek, także zakładam zaraz pęczak na resztę wędek i łowimy. Pokazałem już chłopowi, gdzie jestem. Czosnek się przejadł. Nie ma nic w ogóle na czosneczek. Spróbujemy na ciasto twarogowe. O, powiedziałem, że na czosnek nie bierze i proszę. Odpływa mi czosneczek. Sześćset tysięcy expa potrzebuje na kolejny level. Matko. Kiedy ja to zrobię? To takich rybek po kilogramie to ja potrzebuję 600 sztuk na łowie. Panie kochany. No mi brało dobrze na czosnek, Nikox, a teraz przestało. A nie wiem. Nie wiem, czy się da zmienić. Może i się nie da. A to Kuba, ty się tak nazywasz. Dobra, to już daj spokój, to już zostań sobie z tym nickiem. To już trudno. Jeden wyjątek może być, ale...
Niech stracę, no. Aczkolwiek nigdy mnie to nie przestanie dziwić, że kurde ludzie sobie ustawiają takie niki w grach multiplayer. O, tam jak poszedł. Jak dzik w szyszki poszedł. Że w ogóle jaki to my czas mamy tutaj? 23:12. No to jeszcze chwilę posiedzimy. O, no proszę. No dobrze, to zapraszamy. Zapraszamy kolejnego gracza. Im więcej, tym przyjemniej, słuchaj. No. Nie ma się co oszukiwać, taka prawda. Jak wędka jest zbyt blisko, weź mnie nie oszukuj. Tak, tak, bardzo, bardzo fajny wybór. Wiesz co, tylko ja zanim tego sputnika ogarnąłem, to już miałem level tam chyba 19 czy coś i stwierdziłem, że nie będę wydawał na te sputniki kasy, tylko wydam sobie już na grubszy sprzęt, ale generalnie jak najbardziej, to są bardzo dobre kołowrotki. Wiesz co, do gry to po prostu wchodzisz sobie do gry, bo tutaj tu nie jest tak jak w Fishing Planet. Ja jestem sam na tej mapie i każdy gracz jak gra jest sam na mapie, nie? Także to jest jedyny minus jakby tej gierki. Że na mapie za każdym razem jesteś sam. Mamy tylko wspólny czat, tylko mamy i możemy sobie rozmawiać. To jest niewątpliwie troszkę minusik. Ale przynajmniej nikt ci z kijami nie biega, nie? No to nie, to na 15 to spoko. Ja w ogóle myślałem, że do 22 to będzie chwila i nie kupowałem, ale powiem ci, że teraz mam 21, no to już tak trochę mi szkoda kasy. Ale generalnie żałuję, że nie kupiłem, bo tak naprawdę na leszczach to nawet i na 40 poziomie możesz na te leszcze sobie łowić, bo za nie naprawdę nieźle płacą. Więc nie zmarnują ci się, Kacper, te sputniki, wiesz?
No i co, i nic tu nie będzie więcej brało? Dobrze, dobrze. Im więcej osób, tym lepiej. No, tylko wiesz, na te kulki to też musisz uważać, bo jak weźmie ci duża ryba, to możesz jej nie wyciągnąć po prostu, nie? Chociaż tu ktoś mówił. Spoko, spoko, to żaden problem. Słuchaj, kanał jest po to, żeby pomagać innym. Ja też tutaj dużo rzeczy nie wiem, dopiero się uczę, także też mam często dużo pytań do osób, które w Ruska grają dużo dłużej. W ogóle co grają, bo ja to tak wiesz. Tu Rusek, tu fishing i tak powolutku, trochę tego i sam się uczę. O, coś pykło w tego woblera, dobra. No. No właśnie, trzeba się liczyć z tym, że jak wiesz, ci walnie karpik, to możesz go nie wyjąć, nie? No wcześniej na niebieską łowiłem i tu na niebieską też fajnie brały, tylko ja lubię woblery i sprawdzam co na woblery bierze, nie? Dlatego mówię, że mi się tutaj dłużej schodzi niż innym graczom, bo ja sobie tam, mimo że wiem, że na przykład sprawdza się złota czy tam srebrna obrotówka, to ja i tak sobie próbuję, wiesz, a tu na woblerka, a tu na to. Przez co trochę czasu się traci. Tak, 10 metrów tutaj, no. To musisz mieć odblokowane woblery. Jak odblokujesz sobie łowienie na woblery, to wtedy. Widzisz, na przykład, jak mam obrotówkę, to nie mogę tak robić. Także jak odblokujesz sobie umiejętność łowienia na woblery, to wtedy będziesz mógł twitchować. Wypad na bursztyn, jak będę miał 22 level i będę miał dwie dobre wędki, żeby na bursztyna iść. Bo obecnie to mi się nie opłaca. Zamorduję się na jedną wędkę, to szkoda iść na bursztyna, nie? No spoko ryba, żaden problem. Jazio, zatrzymamy Jazia. Dobra, kurde, powiem wam, że tych leszczy mi się troszeczkę nie chce łowić. Dobijemy 11 rybek, to sobie na spinning skoczymy.
Sprzedam te ryby i zobaczymy. Nie no, bursztyn jest od 20 chyba. Nie, bursztyn jest od 26 w ogóle. Myślałem o niedźwiedziu, że na niedźwiedzia, ale nie mam sprzętu. Na takie łowiska to na karpia to ja nie mam co, bo nie mam czym tego wyjąć na razie, nie? Także bursztyn to w ogóle, o człowieku. Zanim ja tutaj 26 level wbiję, to ojojoj i jeszcze trochę. Nie, no na węgorza to nie będę czasu tracił na razie, wiesz? Na węgorza nie będziemy lecieć, bo no mówię, ostatnio mieliśmy chyba streamka 4 godziny i raptem 4 sztuki wpadły, 4 czy 5 sztuk. Także węgorza sobie na pewno na dzisiaj darujemy. To na węgorza to trzeba mieć całego streamka, żeby tam polecieć. Ale jeszcze tutaj jest fajna miejscóweczka na Jazie. Jak ktoś bardziej woli spinningować, to tutaj polecam łowić sobie. Wziął, puścił skubany. A szkoda, ładnie wziął. Wiesz co, do 11 stycznia masz szansę łowić prezenty, jak łowisz, to masz szansę znaczy szansę, masz 100%, że dostaniesz premkę na 3, 4 albo 7 dni. Także mi się udało dostać tą na 7 dni, dlatego łowimy teraz sporo wróżka, bo chcę wykorzystać na maksa tą premkę, nie? Dobiję 100 rybek i pójdziemy je sprzedać.
Jeszcze chciałem złowić tutaj ze dwa klenie, może ze trzy jazie i żeby zadanie zrobić, nie? Bo w kawiarni bardzo prawdopodobnie, że będzie jakieś zadanko na takie kilogramowe sztuki. Aczkolwiek widzę, dzisiaj jest dzień tutaj na okonia, kurczę, a nie na jazie. Ale zaraz, bo tutaj to jest moment, tak naprawdę. No, premkę masz 100%, że wyleci. Nie masz możliwości, żeby nie wyleciała ci premka, więc jak został ci jeden, to pewnie z ostatniego ci wyleci. Tak, sprzedam na live ryby, no. No już dobiję tą siateczkę, zobaczymy co tu jeszcze może wpadnie. No mówię, jutro to jestem u dziewczyny, także jak coś to nie wiem, no. Nawet jak będę grał, to nie będzie to live, tylko ja po prostu sobie będę grał, to możemy sobie pogadać czy coś, ale... Bo tak to po prostu u Gabi nie mam jak odpalić live'a, nie? Na pewno live'ik będzie we wtorek. Jutro musicie odpocząć. Znaczy no, live z Fishing Planet generalnie będzie. Generalnie będzie, tylko nie dzisiaj. O. A to nie fajnie, nie fajnie jak się spina ryba. A ja tutaj łowiłem na ten podstawowy. A teraz mam jakąś ósemkę, ale to tak. Mam, bo mam. Ale bez problemu tutaj na ten podstawowy spinning da radę łowić. Takie po 2 kilo to wyciągasz bez problemu na ten, co masz na starcie, spinnerek. Na ten podstawowy spinning w ogóle bolenia 400 wyciągnąłem tutaj na krętym. Ale chyba z pół godziny z nim walczyłem. Wiesz co, ja mam jednego. Mam jednego i dostałem go od Pawła w prezencie. Także spoko, daje radę. No takie rybki jak leszcze i tak dalej, to bardzo fajnie się tutaj spisuje.
Także na takim poziomie, jak masz tam 15, ja nawet nie wiem, ile on kosztuje. Nawet nie patrzyłem. Przyszedł do mnie na Mikołaja. No, na ten początkowy sprzęcik to nie wiem, ale poszło. Najważniejsze, że się udało bez problemu go wyciągnąć. Znaczy bez problemu, no bez problemu po pół godzinie gry się udało go wyjąć. Jeszcze nie, Witek, jeszcze nie. Jutro będziemy, nie jutro. Dzisiaj z Oliwierem spróbuję ustawić bota. A jak się nie uda, to ustawię bota we wtorek. I wstępnie zaplanujemy sobie wtedy losowanie konta na piątek. No tutaj 107, 107, 100 miejscówka. To jest tutaj. O proszę. Tak, level już jest. Level jest wbity, tylko próbowałem ustawić samemu bota i nie chce mi zrobić losowania, także tutaj mi pomoże kolega jeden i mam nadzieję, że w piątek już rozlosujemy to konto i będziecie mieli święty spokój. Będziecie mogli skasować sumy i grać spokojnie. Także tak. No bo nie wiem, ja nigdy bota nie ustawiałem, wiecie, ja dopiero się z tym YouTube'em zaczynam bawić i tak dalej. I kurde, nie wiem, czy on dlatego nie chce mi losować, bo ja to robiłem na prywatnym streamie, nie na publicznym. No nie mam zielonego pojęcia, wiesz, o co tam chodzi tak naprawdę. Bo chciałem tylko taki testowy. Chciałem testowe losowanko zrobić, no ale on w ogóle nie dawał rady zrobić tego losowania. Siemaneczko, Pakolo, siema. No przecież już ci wysłałem za Nentę Naleszcza. Wcześniej. Weź odbierz. Nie, nie, w CS-a nie będziemy kaleczyć. Chyba, że to lepiej jakiś kabaret obejrzeć niż mnie grającego w CS-a. Ja tyle lat w to nie grałem, że daj spokój. Nie, ani dziś, ani jutro. Jutro będzie przerwa od streamka. Żadnej łódki, bo ja tam nie wydawałem kasy. Tam jest wbity 50. poziom i nagram jeszcze filmik dla Pakolo Skarpi i to będzie wszystko. Będą cztery wędki karpiowe, będzie rakieta tam kupiona i reszta sobie, kto co chce, to sobie kupi tam, nie?
Tam jest obecnie jest 1,5 miliona kasy na tym. Na tym koncie. No to jeszcze najlepsze miejsce. Jak masz 43 level, to nic lepszego nie wymyślisz. Nie będę cię pocieszał. Do 50 to te jesiotry najlepszym expem są. Także po prostu siedzisz i ciśniesz. Znaczy, no, pokażę, wiesz, pokażę ci to znaczy na tym filmiku, pokażę tą moją normalną zanętę, którą używam. Wersję na chmurę, wersję na słońce. No, ze trzy miejscówki i tyle, no, co tam. I resztę, jakby powiem o co chodzi, jakie są zasady łowienia karpi. Tak, a reszta to możesz się. Ja z tego co patrzyłem, jak pilnujesz pogody, pilnujesz temperatury i używasz tej zanęty, to nieważne w które miejsce pójdziesz, to takie 30 z kawałkiem wpadają. Także to już dalej to wiesz. Zabawa, szukanie sobie spotów i tak dalej, bo jak pokażę ci wszystkie moje miejscówki, to co ty będziesz robił? Pójdziesz, złowisz jedną 40 czy dwie i skończysz, nie? Znudzi ci się gra, a tak jak będziesz musiał poszukać troszeczkę swoich miejscóweczek i tak dalej, to dłużej. To był Rafał, ta pani to była Rafał. Także tak. Młody przyszedł się zapytać o laptopa, czy jutro zabieram. No wiem, bo młody przyszedł do pokoju. Rafalo, gwiazda Twitcha i kurde GTA. Nie ma żadnego zadania na klenia. No trudno, to po prostu się sprzeda, nie? Jeszcze jedną rybkę sobie weźmiemy i tyle. No, pewnie. Dobra, idziemy. Zwijamy te kije. To Bodzio napisz na tym, na czacie tutaj napisz. Napisz na czacie, to ci podeślę ciasto na karasia, bo na te początkowe wędki to nie będę ci naleszcza, bo nie wyciągniesz leszcza. Także jak koniecznie chcesz ciasto, tylko od razu cię ostrzegam, że spławik i haczyk może pójść w diabły, nie? Jak ci karaś weźmie, taki większy. No wchodzisz tutaj, bierzesz czat,
Bierzesz tą zębatkę. I tutaj na dole wpisujesz TK87. Hasło tu jest duże FP. I wtedy dołączysz do naszego czatu tutaj. Dobra, za wszystkie rybki dzisiaj, moi mili, mamy 275 monet. Także całkiem nieźle. 2,5 godzinki. Do tego zobaczymy, co tutaj można zarobić. Uklejki nie mamy niestety. Generalnie zobaczcie, za uklejkę, za 5 sztuk uklejki jest 19 monet. Także jak ktoś jest na niskim levelu, to fajnie te uklejki łowić. Na białego robaczka i kurczę 5 uklejek to moment, łowicie. Także fajnie, fajnie. Krąb to chyba żaden nam nie wpadł. Miętusik też nie. Trawianki żadnej nie było. Karasia żadnego. No, także tak. To... Chociaż mi się zwróciły zakupy. Także na koniec zostało nam tutaj jeszcze ile? Z 15 minut to na tego... Na komara skoczę, spróbuję ten prezent premium wyciągnąć z jeden. No, spoczko, proszę bardzo. No to wysłałem ci troszeczkę. Tylko mówię, jak grasz, to warto sobie zrobić tego chleba trochę i pęczaku później nauczyć się robić. Tak, żebyś nie został na tym, że będziesz musiał prosić ludzi, tylko wiesz, o rzeczy. Także zwracaj uwagę też, żeby rozwijać sobie zdolności łowienia. No bo jak nie będziesz w stanie sobie robić przynęt, no to będzie lipa.
Także to tak systematycznie trzeba sobie powolutku rozwijać, nie? No, no widzisz, widzisz. Opłaca się. 35 to już możesz robić sobie czosnkowe i wtedy możesz też czy łowić ile chcesz, nie? Gówniaczki na razie się łowią. Siemaneczko, Frager, witam cię dzisiaj. Dzisiaj na końcówkę wpadasz. Bo dzisiaj tak do północy, jako że jutro rano muszę wstać. Ja miałem wyczucie gnoja. O, to ładna trawianka. Dobrze. Jak dopiero wstałeś? Kurde, nieźle. No można się tak za... ale to musisz, wiesz, to jest całe konto Steam, także jak masz więcej gier na Steamie, to wiesz. Ja specjalnie założyłem nowe konto Steama, żeby można było coś takiego zrobić i tam nie ma nic więcej poza Fishing Planet, nie? Jakby nie da się samego konta oddać, tylko musisz całe konto Steam. O masz, no to nieźle. Nie, no to ja o 17 to ja w robocie byłem.
Ładnie się pobawiłeś do 17. A, no to jak wygrasz, to możemy się zamienić. To ja sobie wtedy wyekspię następne. Zawsze będę miał mniej. Nie ma problemu, taka zamiana może pójść. A, no pewnie, pewnie. Trzeba. A, 15 level. No to trochę słabo. No ale to zawsze 15 to lepiej niż zerowy, nie? Na białugi. Fajna rybka, szkoda tylko, że kurde, tak, no jest waleczna, ale mało opłacalna. Niestety, ale trzeba mieć na koncie białugę złowioną w Fishing Planet. A, w rusku, a no to nie, to inna rozmowa. To tak, to tak. To co innego. No to w 2 tygodnie jak grasz, to spokojnie można 50 level zrobić. Fishing Planet. Kwestia tego, ile się gra, nie? O kurwa. To nie dla mnie ryby. Mi by się nie chciało 5 godzin przed kompem siedzieć z jedną rybą walczyć. A, no to generalnie to
Tu generalnie jak grać w Fishing Planet po pół godziny, to lepiej w ogóle nie włączać. Bo można na tym niskim levelu to spoko, tylko później na wyższym levelu, jak masz wejść na pół godziny, to można tylko stracić, a nic nie zarobisz, nie? Ale to i tak, kurde, to, że jest warta 10 tysięcy srebra, to daj spokój. Jak ja bym miał 5 godzin siedzieć i myszkę mieć wciśniętą, chuj bym je strzelił. Nie dałbym rady. Haha, no to grubo. No nie no, 100 tysięcy, kurde, dostać srebra, nawet ten 10 tysięcy, to zajebiście, kurde, ja nie mówię, że nie, ale powiem ci, nerwy nie dałyby mi, kurde, holować tyle czasu ryby. Rarka od tony, kurde, grubo. Jedna ryba tonę, żeby ważyła, kurde. Już widzę, jak taki prawdziwy wędkarz wyciąga rybę, która waży tonę, kurwa. Zajebiście. No, ale spoko. No, ja się wcale nie dziwię. Wcale się chłopowi nie dziwię, że skasował grę.
Nie, no, no łowią duże ryby, łowią duże ryby. Ale nieźle, nieźle. No ja ostatnio widziałem jakiś taki w Stanach, gdzieś tam w porcie, założył taki łeb wielki, kurde. Nie, czekaj, to nie był łeb. Kurczaka chyba założył, no taki wielki hak i wyciągał właśnie rybę w porcie normalnie między statkami, między tym, takiego bydlaka. No za chwilę już kończymy, skoczę do WC-ta i możemy. I wejdę na Discorda, zaraz skończymy streamkę. No wiem, Krystian, trzeci raz już piszesz, widziałem. Tylko nie bardzo wiem, co to ma do rzeczy. No, coś czuję, że teraz to będzie mój prezent. Albo i nie. Dobra, to ja zaraz jestem. Okej, okay, to ładnie. No nie jest dobra, mordeczki. Ja sobie tutaj najwyżej. O, nie, słabo, to prezent nie będzie. Ja sobie te prezenty najwyżej jutro, jak będę u Gabi i ona się czymś tam zajmie, to ja sobie odpalę gierkę i będę sobie łowił prezenty po prostu. A dzisiaj lecę w Kimę, zobaczę, może udało się jakieś zadanko jeszcze zrobić. No, jak był ten, to teraz się skończył. Ale 9 monet za to wpadnie. Krąpik, okoń. Dobra, takich to nie mam. Ja zgarzę, nie brały, czy brały? Nie brały. 5 sztuk płoteczki to mam. Też jeszcze 7 wpadnie. Te uklejeczki warto robić. Jak coś, to róbcie uklejki. No dobrze, to jeszcze wpadło ze 30 monet. Także dzięki za dzisiaj. Zaraz sobie tam zerknę, co wy tam zrobiliście. 41 lajków. Tak zajebiście. Dzięki wielkie wszystkim za lajeczki. Dzięki za nowe subskrypcje, bo widzę, że to już tutaj, też tutaj wpadło. I co, widzimy się na live we wtorek. Jutro dzień przerwy, także widzimy się we wtorek. Może będzie Eurotrack, na pewno będą ryby. Trzymajcie się, dzięki. Do zobaczenia.